Dzień Mariusz. Woźniak Piotr. Za. Na 11, 13 jest za. W punkcie 5 mam uchwalić Wojciechowa. Proszę do siebie przekręta. Pani Kuc. Pani Borys. I pan Morza. Kto jest za tym, aby te osoby pełnili wyrok uchwalony w komisji uchwały wniosków? Pan Woźniak. Pan Woźniak. Pan Woźniak. Kto jest za tym, aby te osoby pełnili w komisji uchwały wniosków? Bardzo proszę. Wszyscy w imię za. Borys Maria. Kijan Andrzej. Kijan Zbigniew. Limaszewski Mirosław. Kowada Ryszard. Kuc Ewa. Mączka Janusz. Paralel Zawit. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztof. Milena Mariusz. Woźniak Piotr. Za. 13 obecnie. 13 za. W punkcie 6 mamy informację wójta gminy Lipiec w sprawie wdrożenia gminy Lipiec w 22 roku. Panie i Panowie Sołtysi, pracownicy urzędu, wszyscy obecni na dzisiejszej sesji Rady Gminy. 9 lipca podpisałam porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie włączenia się gminy Lipiec do realizacji rządowego programu Czyste Powietrze. Dzięki tej decyzji nasi mieszkańcy będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy w procesie ubiegania się o dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, na wymianę stolarki, montaż centra montaż czy modernizację centralnego ogrzewania, czy wymianę źródeł ciepła, czy też instalacje odnawialnych źródeł energii. Punkt konsultacyjny będzie zorganizowany w Urzędzie Gminy. Ten punkt prowadzić będzie pani Katarzyna Mączka. Koszty realizacji tego porozumienia pokryje gmina Lipiec. Wojewódzki fundusz dzisiaj przeprowadza szkolenia, pani Kasia jest na szkoleniu i po szkoleniu będzie mogła od 1 sierpnia, bo tak planujemy, właśnie prowadzić punkt konsultacyjny. Gmina Lipiec przejęła obowiązki w zakresie pomocy mieszkańcom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, w przygotowaniu wniosku o płatność, będzie udzielała pomocy w zakresie weryfikacji wniosków oraz gmina Lipiec będzie składać wnioski, czyli przekazywać do wojewódzkiego funduszu. Więc podsumowując, działania gminy będą usprawniały proces ostatecznej oceny wniosków. Gmina Lipiec nie będzie decydowała o przyznaniu dofinansowania, czy o ocenie złożonych wniosków, czy też kwalifikacji, czy kryteriach dotyczących realizacji pomocy. Chciałabym to jak jasno wyraźnie podsumować. Rola gminy będzie polegała wyłącznie na działaniach, które mają wspierać program rządowy. Nie chciałabym, aby w perspektywie czasowej ktoś nas rozliczał z realizacji programu Czyste Powietrze, bo my nie ustalamy zasad, my nie dokonujemy oceny i my nie przyznajemy środków. My tylko wspomagamy, pomagamy Wojewódzkiemu Funduszowi po to, aby nasi mieszkańcy mieli jak najbliżej do wniosków, do ich wypracowania. Program jest zarządzany centralnie i nie mamy żadnych możliwości, jakichś narzędzi po prostu, żeby ten program w inny sposób realizować. Do każdego domu myślę, że jeszcze w tym tygodniu trafi informacja, od kiedy będzie można konsultować się w sprawie programu, w którym dniu, od której godziny w Urzędzie Gminy.
Wojewoda Nadgórny. Wspomnieliśmy, mamy informację na temat złożonych wniosków w związku z zrobieniem słyszanej gminy dla Podlewańską. Chcę podziękować za szybką interwencję.
zostały wyznaczone wszystkie usterki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja chciałam podziękować za wymianę ręki na placu zabaw, za naprawę czwórki, no i za te przystępy z rewelacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze tak. Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Wniosku uwagi Rady Instytucji Przewodniczącego Cisko Sztab na odbyt zagospodarowania odpadów komunalnych. Zróbmy liczbę. Bardzo proszę. Czy są jakieś uwagi? Kilka zdjęć z realizacji tego zadania to pomieszczenie.
pomieszczenie, gdzie wymieniany sufit, są opalane płytki na podłodze, co będzie widać tutaj właśnie na zdjęciu. Te prace są już w tej sali zakończone, jeśli chodzi o układanie płytek. Wejście też do pomieszczenia łazienki, też tam płytki są ułożone, tutaj będziemy miejsce, gdzie wykopaliśmy wokół tego budynku do izolacji fundamentu, tego. Tutaj też jest folia podłogowa ułożona i warstwa styropianu, która oddzieli na wierzchu tego grunku od ściany, tak aby zaizolować. Tu widzimy na tym zdjęciu, jest to pomalowane te środki tym czarnym i rozpoczęte są prace, jeśli chodzi o wykonanie elewacji w budynku na ściana gruntowa. Natomiast zadanie inwestycyjne, które zrealizowane w tym gminie Lipy, jest to budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zmianą wodociągu z rodacy na PE w miejscowości Kozmik Hektar II. Tutaj termin realizacji zadania przypada na 15 października 2019. Na ten moment jest wykonane odcinek sieci wodociągowej na całej długości, czyli ulicy Częstochowskiej, Przemyskiej, aż do miejscowości Zimnowoda. Rurociąg poczny również został wykonany do przełomownika 3. Jeśli chodzi o kanał sanitarny, jest to 1750 m kanału, lata 65 studni rewizyjnych, wykonała również 45 przyłączy kanalizacyjnych. Obecnie trwają prace w przejeździe sieci kanalizacyjnej ulicy Krzepickiej oraz na terenie udziału terenu zależenia kontrolowych i zdjęcia z realizacji tych prac. Zaawansowanie w tym momencie jest to około 70-75%. Ulica Krzepicka, w okolicach już pomnika i wjazd. I tutaj już na terenie udziału terapii uzależnienia kontrolowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W następnym punkcie do wyglądu 11 punkcie porządku obrad mam informację na temat wyniku przetargu ogłoszonego w okresie międzysesyjnym. Dzień dobry. Proszę Państwa, w okresie międzysesyjnym odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Leśnictwa, zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma remontowo-budowlana Batorex, ulica Koniewskiego 6, 42-163 C, w kwocie brutto 2 387 000 zł. To mówię na przykład. Dziękuję bardzo. Następny punkt widać Pani Romana, informacja o realizacji wniosków przekazanych podczas 19. Rady Gminy. Bardzo proszę. Zamontować barierki przy mostkach klipy drogę do Malarczyków i grabarzy przy posesji Państwa Siejka. Tutaj czekamy na spotkanie w terenie z przedstawicielem firmy wykonawczej. Po wykonaniu wizji zostanie tutaj przedstawiona wycena. Przestanie barierki przy mostku w Brzuskach. Odbyło się spotkanie w terenie i zostało wystosowane zapytanie o cenę. Koszt wykonania wyżej wymienionych barier to kwota około 20 tysięcy złotych. Wystosować pismo do prezesa mleczarni w Krzepicach, a także do właścicielki nieruchomości po byłej szkole w Nadolinie w sprawie uporządkowania terenu. W pierwszym przypadku wystosowaliśmy pismo do pana prezesa mleczarni. Tutaj na razie nie ma żadnej odpowiedzi. A jeżeli chodzi o teren po byłej szkole, wykosić tataraki przy drugim mostku w Darkowie. Tutaj pracownicy interwencyjni wykosili właśnie te tataraki. Prace tam zostały wykonane. Poprawić chodnik w Szyszkowie. Usterki na wierzchni zostały usunięte. I przejście dla pieszych przy Gołdlipiu. Wystosowaliśmy pismo do powiatowego zarządu dróg właśnie w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W punkcie 13 mamy informację o pismie z wyrażeniem dla gminy przewodniczącego. W rozumieniu jest podziękowanie gminy Lipy, pani Bożena Białek, przewodniczącej Rady Gminy i Rady Gminy Lipy, gminy własnym oraz wszystkich policjantów
Tomasz Górka. Drugie pismo Związania Chrześcijaństwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Lipiu. Dotyczy sprawy wyjaśnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnich, dzieci młodszych. Działam na podstawie, nie będę wszystkich tutaj czytać ustępów. Zarząd Oddziału w tym terminie wydaje negatywną opinię w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnich i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych, na których organy prowadzące dni na liby w wysokości 25 godzin. Zgodnie z artykułem 62 ust. 3 punkt 3 karty nauczyciela, nauczyciela przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnich i dzieci młodsze wymiar zajęć wynosi do 25 godzin. Zarząd oddziału ZNP wnioskuje o nieprzekroczenie 23 godzin. Praca z dziećmi polega na indywidualnym podejściu nauczyciela do każdego dziecka, zrozumienie jego potrzeb, zdolności, umiejętności oraz poziomu rozwoju emocjonalnego, a także oczekiwań rodziców. Grupy mieszane realizowane jest program zgodnie z podstawą programową na kilku poziomach nauczania. Grupy mieszane występuje dodatkowa trudność ze względu na różnicę wieku, która jest naturalnym czynnikiem determinującym różne zachowania u dzieci. Dziecko 3-letnie ma prawo nie uważa na zajęcie i odejść od grupy lub zasad. Zdarzać powinno zdarzać się w zaczaku. Organizacja zajęć w grupie dzieci w różnym wieku jest mniejsza niż w grupie jednolitej. Ze względu na konieczność prowadzenia pracy na kilku poziomach. Zajęcia są zróżnicowane ze względu na rodzaj, treść i czas. Ważne jest stan dobierania treści ze względu na wiek, możliwości i indywidualny poziom rozwoju dzieci. Praca w grupie mieszanej wymaga od nauczyciela ogólnego skupienia, pomysłowości, dobrej organizacji pracy, a także szczegółowego przygotowania się do takich zajęć. Zarząd oddziału ZNP Lipiu wnioskuje o określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie, dzieci młodszych, zatrudnionych w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych, dla których organy prowadzące gmina w wysokości do 23 godzin. Dlatego między innymi sporządkowo pracowaliśmy ten punkt, aby skonsultować komisja oświaty, spotkać się z nimi i wydać później jeszcze opinię. Następnie mamy skargę, to znaczy województwo zarządzającym Gliwica, wykonane zarządzenia przewodniczącego wydziału 10 lipca, ślad za skargą Petra Majka z 21 czerwca 2019 na przyczynę wójta gminy Lipki przesłano przy piśmie Wydziału Sądu 24 lipca 2019 sekretarza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwica przesyła zamknięte pismo Piotra Majka stanowiące uzupełnienie wyżej skargi. To jest podesłane nam do uzupełnienia skargi do wyboru. Myśmy to skierowali na te skargi wszystkie do Komisji Skargowej, dlatego dzisiaj będziemy podejmować odpowiednią uchwałę. To jest to tyle, jeżeli chodzi o pismo. Punkt 14. Informacja przewodniczących komisji oraz poszczególnych komisji i wniosek podjęty przez komisję w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę. Komisja rolnictwa. Komisja rolnictwa nas spotkała się. Komisja finansów. Komisja finansów w okresie międzysesyjnym była spotkana, dziś się odbędzie spotkanie do sesji. Komisja śledcza. Komisja oświaty nie odbyła spotkania. Komisja rewizyjna. Komisja rewizyjna również nie odbyła spotkania. Dziękuję bardzo. Punkt 15. Komisja skargi wniosków. Komisja skargi wniosków. Komisja skargi wniosków i petycji odbyła swoje spotkanie w dniu 18 lipca. Spotkanie dotyczyło pism skierowanych do różnych organów, w tym do starosty wojewódzkiego za pośrednictwem wójta gminy Lipie, do przewodniczącego Rady Gminy Lipie Wojewódzkiego Sądu Administracji tego oraz pisma skierowanego do Rady Gminy Lipie. Wymienione pisma dotyczą skargi na bezczynność wójta w zakresie spraw, które bardzo szczegółowo omówione są przez skarżącego. Komisja wnikliwie przeanalizowała wszystkie te dokumenty. W pracy komisji na zaproszenie uczestniczyły również pani prawnik oraz pracownik Urzędu Gminy, pani Anna Komendacka.
te dokumenty. Opracowała uzasadnienie, które zostanie odczytane podczas podejmowania dzisiejszej uchwały. Dziękuję bardzo. I przejdziemy do 15 punktu porządku obrad. Informacja o terminie administracji cały czas odbytek do 3 lipca i z realizacji uchwały w tym gminie okresie. Jeszcze raz, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Marnowie Sołtysi, wszyscy uczestnicy dzisiejszej sesji. Jeżeli chodzi o pracę urzędu, bo ten okres jest bardzo krótki, od 6 do 23 lipca, to w tym okresie wydano 4 zarządzenia wójta, odczytam ich tytuły, przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy Lipie, drugie zarządzenie dotyczyło otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Kolejne wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy i wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Szanowni Państwo, nawiązując jeszcze do wypowiedzi Pani Ani Kowedackiej, chciałabym podziękować Komisji do spraw szacowania strat, która jest powołana przez Pana Wojewodę. W skład Komisji wchodzi Pani Kowedacka, Pan Czajkowski i Pan Świtała. Ta komisja miała przeprowadzić czynności w zakresie szacowania strat w uprawach. Jeżeli chodzi o protokoły dotyczące składanych wniosków, to praca nad tymi protokołami potrwa ze 2 miesiące i chcąc, żeby Pani rekomendacja prowadziła sprawy, szczególnie jeżeli chodzi o nieruchomości czy o gospodarkę komunalną, więc tutaj dwie osoby na umowę zlecenie, no będą pracować przynajmniej jeszcze cały sierpień, żeby te protokoły ponad tych 400 wniosków po prostu wypracować. Tam, gdzie rolnicy mają jedną czy dwie działki, to jest ok, ale są w naszej gminie rolnicy, którzy na przykład w tym wniosku wypisują na przykład 100 działek czy 150, każdą działkę trzeba bardzo dokładnie i szczegółowo sprawdzić, bo inaczej wniosek się wróci i będzie on odsyłany przez agencję w nieskończoność. Jeszcze jeżeli chodzi o porządek i czystość w naszej gminie, to bardzo bym liczyła na pomoc Państwa sołtysów, Państwa radnych, na uwagi, wnioski Państwa, jeżeli chodzi o porządek i czystość w gminie. Tak jak powiedziałam wcześniej, przystanki będą malowane wszystkie na terenie gminy. Jeden tylko będzie wymieniony w Dankowie, w Przymoście, a ten z Dankowa będzie wyczyszczony, odmalowany i będzie rozmieszczony w Pałkowie, bo tam akurat teraz w 3 rodzinach jest trochę dzieci, więc jak te dzieci będą czekać na autobus, to ta wiata przystankowa się po prostu przyda. Taki wniosek zresztą Pani Radna składała. 12 lipca odbyły się obchody Dnia Matki Męczeństwa Wsi Polskiej. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować pracownikom samorządowym, delegacjom gminnych szkół, zespołowi Czeremcha, jednostkom ochotniczych, straży pożarnych, pracownikom GOK-u, a także panu staroście, panu wicestarosta Kłobuckich oraz mieszkańcom, którzy no mojemu naprawdę zaskoczeniu dość licznie się zebrali przy pomniku. Dziękuję Państwu radnym, sołtysom, naprawdę wszystkim razem i każdemu z osobna bardzo serdecznie dziękuję za uczestnictwo w takiej krótkiej, ale jakże wymownej uroczystości pod pomnikiem. W kolejnym punkcie chciałabym zwrócić uwagę na podłączenia się mieszkańców do kanalizacji, jeżeli chodzi o Napoleon i Warzemiewy. Przypomnę, koszt inwestycji wynosił już prawie 6 milionów złotych, dofinansowano ponad 4 miliony złotych. Wymieniliśmy stare i bezpieczne rury.
państwa radnych. No, cały czas liczymy na tę pomoc, no bo przecież budujemy kanalizację po to, żeby mieszkańcy mogli z niej skorzystać, żeby naszej gminie było czysto. Bez państwa pomocy radnych, sołtysów, bez rozmów z mieszkańcami, no trudno to będzie wykonać, jak w dalszym ciągu. Jeszcze raz proszę, wręcz pomagam tutaj państwa o pomoc, bo wydaje ekologicznie, jeżeli nie będzie osiągnięty, to naprawdę będziemy musieli zwrócić pieniądze. Więc naprawdę w taki sposób bardzo serdeczny zwracam się do państwa sołtysów radnych z prośbą o pomoc. Chciałabym również nawiązać do przekąpowni przy ulicy Kasztanowej. Ja już wyjaśniałam, dlaczego ta przekąpownia jest niepodłączona, ale z listu, który otrzymaliśmy od firmy Tauron 16 lipca, wynika, że projekt jest już kompletny, że są wszystkie uzgodnienia, że dokumentacja została pozytywnie uzgodniona w Tauron dystrybucja. I obecnie projektant składa wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Wojewódzkiego oraz Wojewody Śląskiego, bo tam jest ten odcinek, jest zaprojektowany w fazie drogi krajowej DK42. Miejmy nadzieję, tutaj pan dyrektor Tauron podał termin, że do końca września będzie przekąpownia podłączona. Daj Boże, żeby była do końca roku, to będziemy się z tego naprawdę bardzo cieszyć. Również chciałabym podkreślić, że z firmy Tauron dalej nie mamy żadnych informacji dotyczących budowy wspólnego oświetlenia ulicznego. Cały czas właściwie pani Ola Kowalska tam dzwoni, próbujemy ponaglać, no niemniej jednak no, te młyny tej firmy działają bardzo wolno. Może jak się skończy okres urlopowy, to ta reakcja będzie po prostu gwałtowniejsza, może tak, w taki sposób. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kolejny problem, to zaproszenie na piknik wakacyjny czy na piechotę albo w naszej gazetce. Mam nadzieję, że to będą ciekawe obchody. Również zapraszam Państwa na 1 września w naszej parafii w Tankowie, na cmentarzu parafialnym w Tankowie. Odbędzie się uroczysta msza ze składaniem wieńców. Jeżeli chodzi o nieznanego żołnierza, więc już dzisiaj na tę uroczystość tutaj w imieniu parafii Danków, ale też i moim zapraszam. Mam gorącą prośbę do Wysokiej Rady, do Prezydium Rady, do pana przewodniczącego, bo w sierpniu raczej nie planowaliśmy żadnych spotkań, bo to jest naprawdę jeszcze taki ten okres urlopowy, ale niemniej jednak pod koniec stycznia, pod koniec sierpnia będziemy jakby zmuszeni do tego, żeby przeprowadzić dyskusję i taką bardzo szczegółową. Otóż w tej dyskusji chciałabym Państwu zaproponować, aby uczestniczył pan, który ma wypracować ten raport o stanie zapotrzebowania mieszkańców gminy Lipie na wodę. I tutaj jeszcze raz powtarzam, chodzi tutaj o ulicę Wiśniową, ulicę Parkową. Wymieniliśmy jedną pompę, bo to ciśnienie jest znacznie lepsze, bo wody jest u nas dużo w naszej gminie. Tej wody jest wystarczająco. Jest to gorszy problem z jakby infrastrukturą techniczną w tym zakresie, tą infrastrukturę techniczną. My musimy po prostu w roku 2020, a przede wszystkim do takiego okresu maj-czerwiec, gdzie ta susza może się pojawić, a wszystko na to wskazuje, że te lata będą coraz trudniejsze dla nas. Więc aby do takich sytuacji już nie dochodziło. Będę prosiła Państwa o dyskusję, o pytania, ale też i o przygotowanie Rady w tym zakresie, ponieważ no, te pytania mogą
mogą być też bardzo szczegółowe i zapraszam do dyskusji w tym zakresie. Wiem, że mieszkańcy też bardzo chętnie chcieli wziąć udział w takim spotkaniu i ja zapraszam mieszkańców i zarówno ulicy Parkowej, jak i Wiśniowej, aby też słyszeli i wiedzieli, że o takich rozwiązaniach Rada Gminy myśli. Mam nadzieję, że w roku 2020 w takiej sytuacji już jak w tym roku po prostu. No nie może dojść. Również, szanowni Państwo, cały czas odkładamy problem publicznego transportu zbiorowego i chcę powiedzieć, że nawet w tamtym tygodniu przymierzaliśmy się do takiej organizacji, no niemniej jednak nie stać nas na to i to po prostu powiem prosto, jest to miesięcznie koszt około 40-50 tysięcy złotych, bo do końca roku to jest 200 tysięcy. Gdybyśmy wiedzieli, kto rzeczywiście kupuje podwyżki dla nauczycieli, bo to też już by było inaczej. Wiemy o tym, że udziały gminy w podatku PIT zmalają, ponieważ rząd zmniejszył ten podatek z 18% do 17%, więc tym samym dochody gminy, udział gminy w podatku PIT też się zmniejszą. Pani skarbnik nie potrafiła tego zrobić szczegółowo, ponieważ nie wiemy, ile takich osób jest, ale takim czystym rachunkiem, licząc ten 1%, to może być to kwota nawet 400-500 tysięcy. Zmniejszona do końca roku od sierpnia. Więc, szanowni Państwo, no nie chciałabym doprowadzić do sytuacji, żebyśmy tu brali jakieś kredyty, czy podejmowali jakieś decyzje, które no byłyby naprawdę chyba troszeczkę gorszące, więc może z taką propozycją się zwracam, że może jednak we wrześniu, gdy będziemy wiedzieli już, ilu uczniów dojeżdża, o której mają te zajęcia, bo tych klas jest więcej. Z tego co słyszymy, nawet będą zmianowość w niektórych szkołach, wprowadzona w szkołach średnich. Może już będziemy wiedzieli o tych podwyżkach, kto zapłaci za to. Będziemy też wiedzieli, o ile udział jest mniejszy. To wtedy będzie nam jakby łatwiej podjąć decyzję, bo szanowni Państwo, z tej ustawy rządowej wynika dopłata 80 groszy, ale my nie wiemy, czy to 80 groszy będzie należeć się wszystkim, którzy takie wnioski złożą, czy to będą jakieś specjalne tylko kryteria, bo tych pieniędzy jest mało. Jest to 300 milionów na cały kraj, bo 9 na 16 województw, to jest około 30 milionów na województwo. To są chyba nieduże kwoty. No nie wiemy też, jak długo takie finansowanie będzie prowadzone. Jest zbyt dużo niewiadomych, więc no jednak wiem, że też na przykład uczniowie dobierają się jakoś tam parami, trójkami i samochód wsiadają, czy to się lepiej opłaci niż transport publiczny. No nie wiem, podjęcie decyzji jest tutaj bardzo trudne, bo ta decyzja jednak wiąże się z finansami. Wysłałam do APX-u i do PKS-u takie pismo, czy gwarantują nam, że od 1 września będą te autobusy jeździć. APX odpisał, że to, co jeździ przez naszą gminę, będzie od 1 września jeździć, a jeżeli chcemy więcej, to musimy dopłacić. I my zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy dopłacić. PKS jeszcze nie odpisał, ale przypuszczam, że odpowiedź będzie taka sama. Z punktu widzenia procedury łatwiej nam będzie rzeczywiście dopłacić do przewoźnika niż organizować ten transport. Organizacja tego transportu wbrew pozorom jest bardzo
na swoim terenie. Chciałbym pogratulować jednostce Szyszków nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jest to samochód marki Volvo. Jest to jeden z najnowocześniejszych strażackich wozów. W swojej klasie jest wyposażony kompleksowo. Ma moduł ratownictwa technicznego, ale też może być do gaszenia pożarów, jak i też ratownictwa drogowego. Kosztowało prawie 760 tysięcy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Gospodarki Wodnej dał 50 tysięcy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 50 tysięcy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 260 tysięcy. I gmina Lipie 400 tysięcy. Gratuluję jednostce, ale przede wszystkim chciałbym podziękować strażakom, bo ich determinacja i wyjątkowa aktywność jest wręcz zadziwiająca czasami. Więc ten zawodów już jest, odbył się festyn w sobotę, również w niedzielę po prostu. No, naprawdę widać, że mieszkańcy i strażacy no, bardzo się cieszą właśnie z tego nowego samochodu. Konkluzja jest taka, czekamy na porozumienie, na to, aby się znaleźli w krajowym systemie. Dzisiaj mi to też powiem. Szanowni Państwo, na koniec zakończono tę modernizację świetlic parkingowej w Parzymiewach. Przypomnę, że koszt ogólny zadania był prawie 2 miliony złotych. Milion otrzymaliśmy w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych z regionu północnego. Mam nadzieję na kolejną udaną inwestycję w Kleśniskach, na to, że rzeczywiście będzie służyć naszym mieszkańcom. Chcę powiedzieć, że w dzisiejszej komisji mieszkaniowej chciałabym też uczestniczyć, ponieważ mamy problem w zasadzie z rodzinami, które są tam w Kleśniskach, które muszą opuścić to mieszkanie ze względu na remont, ale mamy też trzy rodziny, które w zasadzie już stoją pod drzwiami, bo nie mają gdzie mieszkać. Więc ten problem tych mieszkań socjalnych jest no, tak coraz bardziej, może dotkliwe to wielkie słowo, ale jest po prostu konieczny do dyskusji i do omówienia. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o uchwały Rady, to one zostały w całości zrealizowane, nie ma żadnych zastrzeżeń ani problemów prawnych. Chciałabym jeszcze raz sygnalizować na koniec, że od poniedziałku chciałabym trochę poświęcić się innej roli swojej wnuczce, więc ten urlop 10-dniowy po prostu, no, mam nadzieję, że administracyjne sprawy też są ważne, a dalsze działania będziemy podejmować dopiero w drugiej połowie sierpnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani za obszerną informację z prac zakładowych 26 lipca i przechodzimy do punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Lipy. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o odczytanie tej uchwały. Projekt uchwały nr 10/64/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipie. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr 45 Rady Gminy Lipie z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołbucku, Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipie, zwany dalej regulaminem, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf 2 traci moc uchwały nr 49
Radny Gminy Lipiec dnia 14 września 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Lipiec. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Lipiec. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. Regulaminy są przedstawione w Radzie Gminy, także każdy na pewno się z tym zapoznał. Jeśli są jakieś pytania? Jeżeli nie mamy, to jest za przyjęciem uchwały. Szczekowski w gminie za. Pani Maria. Tak. Kilan Andrzej. Tak. Kilan w gminie. Tak. Klimaszewski Mirosław. Tak. Kotala Ryszard. Tak. Kurs Ewan. Tak. Mączka Janusz. Tak. Paweł Dawid. Tak. Podgórska Licja. Tak. Szczepanie Krzysztof. Tak. Milera Mariusz. Tak. Woźniak Piotr. Za. Na 13 obecnie 13 za. Proszę o ocenę uchwały. Uchwała nr 10 Rady Gminy Lipiec z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeprowadzenia konsultacji Rady Gminy w sprawie zasad i typu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Lipie oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Połucku, Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sezonowo zamieszkałych na terenie gminy Lipie w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf drugi. Ilość odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i sezonowo zamieszkałych odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów selektywnie zebranych w pojemnikach i wodach. Jeśli mamy to wszystko przydać, to Państwo wszyscy mają. Paragraf 11 traci moc uchwała nr 49 Rady Gminy Lipiec dnia 14 września 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipiec. Paragraf 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Śląski w gminie tak. Wolna Maria? Tak. Kilan Andrzej? Tak. Kilan w gminie? Tak. Klimaszewski Mirosław? Tak. Kochana Ryszard? Tak. Kurs Ewa? Tak. Mączka Janusz? Tak. Paweł Zdania? Podgórska Licja? Tak. Szczepania Krzysztof? Idea Mariusz. Woźniak Piotr. Za. Na 13 obecnych 13 za. Bardzo proszę następny. Uchwała nr 10/66 Rady Gminy Lipiec z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwała Rady Gminy Lipie nr 31 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Lipie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. Kto jest za przyjęciem uchwały? Szczekowski w gminie za. Wojec Maria. Tak.
Kilian Andrzej. Tak. Kilian Zbigniew. Tak. Klimaszewski Mirosław. Tak. Pokal Ryszard. Tak. Kuc Ewa. Tak. Mączka Janusz. Tak. Paweł Zdawid. Tak. Ogórska Alicja. Szczepaniak Krzysztof. Tak. Ilera Mariusz. Tak. I Woźniak Piotr. Tak. Na 13 wersji, 13 wersji. Proszę bardzo. Uchwała nr 10/67 Rady Gminy Lipiec z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie odbierania odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki jedliskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Na podstawie ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Lipiec uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. Kto jest za przyjęciem uchwały? Krzysztof Zbigniew za. Wojciech Maria. Tak. Kilian Andrzej. Tak. Kilian Zbigniew. Tak. Klimaszewski Mirosław. Tak. Kotar Ryszard. Tak. Kuc Ewa. Tak. Mączka Janusz. Tak. Paweł Zdawid. Tak. Ogórska Alicja. Tak. Szczepanek Krzysztof. Tak. Widera Mariusz. Tak. Woźniak Piotr. Tak. Na 13 wersji, 13 za. Proszę bardzo, ostatnią uchwałę. Uchwała nr 10/68 Rady Gminy Lipiec z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta gminy Lipiec. Na podstawie ustawy o samorządzie gminy oraz kodeks postępowania administracyjnego Rada Gminy Lipiec uchwala co następuje. Paragraf pierwszy po rozpoznaniu skargi pana Piotra Majny na bezczynność wójta Lipiec z dnia 8 maja 2019 roku i zapoznaniu się z zarzutami przedstawionymi w skardze oraz stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Lipiec uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Lipiec do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to chciałbym odczytać jednak uzasadnienie. Bardzo proszę. Uzasadnienie. W dniu 16 maja 2019 roku do Urzędu Gminy Lipie wpłynęło pismo z dnia 8 maja 2019 roku pana Piotra Majdy ze skargą na bezczynność wójta gminy Lipie. Skarga została przekazana do Rady Gminy Lipie jako organu właściwego do jej rozpoznania. Przewodniczący Rady Gminy przekazał wyżej wymienioną skargę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zbadania jej zasadności. Skarżący zarzucił wójtowi gminy Lipie. Punkt pierwszy. Brak rozpatrzenia spraw wskazanych w pismach skarżącego z dnia 6 lutego 2019 roku, 21 lutego tegoż roku, 12 marca 2019, 27 marca 2019, 30 marca 2019, 11 kwietnia 2019 roku, 16 kwietnia 2019 roku, 27 kwietnia 2019 roku i 30 kwietnia 2019 roku. Punkt drugi. Brak podjęcia czynności zarządczych na nieruchomości oznaczonej jako działka 546 łamane przez 1 księgi wieczystej numer CZ2C/00015867 łamane przez 2 położonej w Parzywiwach przy ulicy Częstochowskiej 10. Następnie zarzut ten został sprecyzowany w piśmie z dnia 3 lipca 2019 roku przez wskazanie, iż skarżący zarzuca wójtowi gminy Lipie niewłaściwie zarządzanie nieruchomością położoną w Parzywiwach przy ulicy Częstochowskiej 10 należącej do Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zebrała się w związku ze złożoną skargą dwukrotnie. Przewodnicząca komisji przeprowadziła również 6 czerwca 2019 roku rozmowę telefoniczną ze skarżącym. Na pierwszym spotkaniu komisja po zapoznaniu się z treścią skargi sporządzonej w formie ręcznej w sposób częściowo nieczytelny i niezrozumiały uznała, iż konieczne jest zwrócenie się do skarżącego o sprecyzowanie przez niego skargi i postawionych zarzutów. Ponadto podczas pierwszego spotkania komisja ustaliła, iż pracownicy Urzędu Gminy dokonali oględzin przedmiotowej nieruchomości i zwrócili się do nich o przygotowanie dokumentów dotyczących wyżej wymienionej nieruchomości. Podczas drugiego posiedzenia komisji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, iż po pierwsze, pismo z dnia 6 lutego 2019 roku zostało przesłane do Urzędu Gminy jedynie do wiadomości, a jego adresatem był powiatowy inspektorat nadzoru drogowego. Punkcie drugi. Pismo z dnia 21 lutego 2019 roku wpłynęło do Urzędu Gminy w Lipiu w dniu 28 lutego 2019 roku i dotyczyło skargi na mieszkańca gminy, pana Edle, który w ocenie skarżącego bezprawnie użytkuje nieruchomość, to jest działkę 546/1. Na przedmiotowe pismo o szeregu czynności wyjaśniających została wysłana do skarżącego odpowiedź w dniu 7 maja 2019 roku. Dodatkowo w dniu 25 marca 2019 roku zostały przeprowadzone oględziny na przedmiotowe nieruchomości w sprawie legalności budowy i szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe. Punkt trzeci. Pismo z dnia 12 marca 2019 roku zostało skierowane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a do Urzędu Gminy zostało skierowane jedynie do wiadomości. Urząd Gminy Lipień nie jest organem właściwym do rozpatrywania wniosków kierowanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Punkt czwarty. Pisma z dnia 27 marca 2019 roku zostały przesłane do Urzędu Gminy w Lipiu jako załączniki do pisma z dnia 30 marca tego roku i ich adresatem są Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz AIAD oraz PIRD. Punkt 5. Na pisma z dnia 30 marca 2019 roku, 11 kwietnia tego roku i 16 kwietnia tego roku została wysłana odpowiedź pisma z dnia 7 maja 2019 roku. Pismo wspólne to było. Pismo zostało również przesłane do wiadomości starosty powódzkiego, wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska oraz powiatowego inspektoratu. Z dnia 11 i 22 kwietnia 2019 roku zostało wszczęte postępowanie skutkujące wydaniem decyzji odmownej na wycinkach drzew. Była to decyzja z dnia 25 czerwca 2019 roku. Punkt 6. Pismo z dnia 30 kwietnia 2019 roku również skarżący zaadresował do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku, a do wnika gminy Lipie zostało skierowane jedynie do wiadomości, a sprawy były ujęte w nienależone kompetencje gminy. Punkt 7. Z kolei pismo z 27 kwietnia 2019 roku skarżący kieruje bezpośrednio do starosty Kłobuckiego i stanowi odpowiedź na pismo starosty, a do wnika gminy Lipie przesłane jest jedynie do wiadomości. Mając powyższe na uwadze, nie sposób zgodzić się ze skarżącym, iż wójt gminy Lipie pozostaje wierny na jego pisma oraz wnioski i w ocenie komisji nie można zarzucić mu bezczynności w tym zakresie. Odnosząc się do drugiej części skargi, to jest do zarzutu niewłaściwego zarządzania przez gminę nieruchomością, to jest działką 546/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW numer CZ2/00015867/2 należącą od skarżącego do Skarbu Państwa, polegającego na braku reakcji wójta gminy Lipie na bezprawne i samowolne niszczenie granic i zagarnięcie powierzchni, utwardzenie terenu pod komórkową, postawienie muru sprawienia, umieszczenie niszczonego szamba, śmietnika, umieszczenie różnych dróg.
apel, ekscedera na wyżej wymienionej nieruchomości, komisja ustaliła, iż w świetle ogólnie dostępnych informacji w Księgierce Wieczystej o numerze CZ2C00-15837 łamane przez 2 jako właściciel nieruchomości wpisany jest skarżący oraz pani A.D. Istnieje w Księdze Wieczystej również wpis, iż na przedmiotowy wpis w Księdze Wieczystej została złożona skarga. Gmina nie istnieje jako właściciel przedmiotowej nieruchomości, nie ma też informacji, aby ktokolwiek, kiedykolwiek gmina użytkowała przedmiotową nieruchomość. Ponadto gmina nie legitymuje się tytułem prawnym do niej. Dodatkowo komisja ustaliła, że do pewnego czasu wyżej wymienionej księdze wieczystej był wpisany skarb państwa jako właściciel spornej nieruchomości. Na podstawie dostępnych dokumentów ustalono, iż prawo własności Młyna, który znajduje się na przedmiotowej nieruchomości, zostało objęte na rzecz państwa na mocy przepisów ustawy dnia 25 lutego 1958 roku o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym. Decyzją z dnia 24 września 1990 roku minister rynku wewnętrznego stwierdził nieważność zarządzenia ministra przemysłu drobnego i rzemiosła z dnia 3 sierpnia 1953 roku w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny Własność MW w Parzyniewach, powiat Kłobuck oraz stwierdził nieważność orzeczenia przewodniczącego Komisji Drobnej Wytwórczości z dnia 11 marca 1963 roku w sprawie stwierdzenia przejścia na własność państwa przedsiębiorstwa Młyn Elektryczny Własność MW Parzyniewa w powiat Kłobuckim. Ponadto ustalono również, iż w dniu 17 marca 1993 roku skarżący wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Częstochowie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonych numerami 546/1, 546/2 na rzecz rodziców WLM, prawomocne postanowienie z dnia 29 stycznia 1997 roku. Sąd w Częstochowie stwierdził, że rodzice skarżącego nabyli przez zasiedzenie na zasadach wspólności ustawowej z dnia 12 listopada 1969 roku własność nieruchomości oznaczone numerami 546/2 i 546/1. W wyniku postępowań spadkowych skarżący stał się współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości, to jest działki 546/1. Gmina Lipie nie posiada tytułu prawnego do spornej nieruchomości, nie ma prawa do zarządzania nieruchomością, nienaruszenie posiada przez osoby trzecie może być przedmiotem postępowania na drodze cywilnej przed sądem powszechnym. Gmina nie ma uprawnień i kompetencji odkraczania spory dotyczące zarządzania nieruchomością. Mając powyższe na uwadze, nie sposób zarzucić wójtowi gminy, że niewłaściwie zarządza nieruchomością położoną w Parzyniewach, to jest działką 546/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze karnym numer CZ2C łamane przez 00015-837/2 poprzez brak reakcji wójta gminy na bezprawne i samowolne niszczenie granic i zagarnięcie powierzchni, utwardzenie terenu kostką brukową, posadowienie muru skamienia, umieszczenie mieszkalnego szambla, śmietnika, umieszczenie różnych anten, etc. na wyżej wymienionej nieruchomości. Komisja Skarg Wniosków i Petycji miała nie lada wyzwania, analizując wszystkie te dokumenty, ale w tym miejscu chciałabym bardzo podziękować pani Ani Komendanckiej, która tak rzetelnie to wszystko prowadzi i skrupulacji i stara się terminowo odpowiadać na wszystkie pisma. Pani mecenas, która tutaj włożyła też wiele wysiłków, żeby pomóc nam w opracowaniu, no jak najbardziej do podjęciu słusznej decyzji. No i absolutnie nie można się tutaj zgodzić ze skargą na bezczynność wójta, ponieważ nie przypominam sobie jakiejkolwiek sytuacji, w której pani wójt nie zechciałaby się przyjrzeć, pochylić, rozpatrzeć i podjąć zasadną
nie można się zgodzić ze skargą na wyższość płyt. Dziękuję panie przewodniczący. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to kto jest za przyjęcie tej uchwały? Bardzo proszę. Krzykowski z gminy za. Poet Maria. Za. Kilan Andrzej. Za. Kilan z gminy. Za. Limaszewski Mirosław. Za. Rokada Ryszard. Kuc Ewa. Mączka Janusz. Za. Maleja Zdawik. Za. Dobrówska Alicja. Szczepania Krzysztof. Za. Mideo Mariusz. Za. Woźniak Piotr. Za. Mikubier 13. Obecnych 13 za. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. I przed punktu 21 porządku interpelacji, no nigdy wchodził do mnie na piśmie żadnej interpelacji, dlatego przechodzimy do punktu 22 wniosku. Uwaga radnych sołtysów. Bardzo proszę. Bardzo proszę panie radnych. Chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy wspierali nas i między innymi te osoby, które dzięki tym osobom, którym dostaliśmy nowe auto strażackie. Dostaliśmy nowe auto strażackie w imieniu Klubu Włączyć. I w imieniu całej miejscowości wszystkich mieszkańców chciałabym to serdecznie podziękować. I chciałam jeszcze, mam taką jedną prośbę, jeżeli by były na jakieś zmiany, bo ostatnio wkładając za śmieci, okazało się, że w banku nie możemy wkładać. I nie wiem, ja na przykład nie byłam podjęta takiej zmiany, że to nie to jeżeli jakieś zmiany są wprowadzane, to prosiłabym, żeby poinformować się. Dziękuję bardzo. Życzę się. Bardzo proszę. To zabieram już w porządku, porządkach wszystkich rozmawiali, ale bardzo proszę, czy są jakieś jeszcze pytania, uwagi? Nie ma. Pani Wójt, proszę. Ja tylko tutaj chyba przeprosić, ale wydaje mi się, że na sesji taka informacja była pani sołtys przedstawiona. Małe troszkę pan, bo nam trudno też wnikać, kto jest, kogo nie ma, kto słyszał, to nie słyszał. Ale oczywiście pani praca tu jest ogromna, dlatego że można było to zapisać w gazetce. I proszę tutaj panią mamie, mamy radzką panią Wekse, żeby takie informacje jednak, no tam tu z tym drukiem i w ramerce się znalazły w kolejnej po prostu publikacji. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nie ma pytań. Zamykam.